Uciekliśmy. Uciekliśmy jak zające przed pijanym myśliwym. Uciekaliśmy przed deszczem, który był w Fawarze i zaniosło nas do Marcemenu. Podobno jest tu pięknie. Natalka to wynalazła, także jak wam się nie spodoba, to dajcie znać i wincie ją. Jakaś mała wioska rybacka czy coś, nie wiem. Idziemy po wodorostach, czy po tych glonach, które wywala na brzeg, żeby też nie wpaść. Idziemy na tamten murek. Powstanie Marcemeni przypisuje się Arabom, jak to twierdzi Wikipedia, i podobno było to w X wieku. Jako jedna z pierwszych została tutaj utworzona tonara, czyli miejsce chyba, w którym się przerabia tuńczyka. A później jedna z największych na Sycylii w ogóle przetwórni tuńczyka tutaj powstały. A tak naprawdę w tej chwili miasteczko słynie z tego, że jest tutaj, szczególnie na rynku, bardzo kolorowo, że jest bardzo turystycznie i że przyciąga ludzi właśnie taka atmosfera portowej wioseczki. Jeszcze nie doszliśmy do rynku, ale zaraz to sprawdzimy. Atmosfera, jak widzicie, jest wyśmienita, mocno zatłoczona, ale jednak jakby nie patrzeć, 1 maja i jedyne miejsce na Sycylii, w którym jest słońce. Także na pewno warto tu przyjechać, jeżeli jesteście w pobliżu, ale jest dzisiaj trochę ludzi. Chociaż pewnie w sezonie to już w ogóle jest jakaś masakra. Nie, żebym nie lubił ludzi, ale po prostu fajnie się zwiedza, jak jest tych ludzi mniej niż więcej. Gdzieś mi dziewczyny zginęły, muszę ich szukać. Laski się znalazły, są tutaj. Idę teraz zobaczyć, dokąd ludzie idą, bo nie mam pojęcia, pewnie jakieś ładne miejsce, którego jest pewnie widok. Zaraz się okaże. Może być mały kłopot, bo ludzie robią dokładnie to, co chcę zrobić ja. Czyli robią sobie zdjęcia z widokiem na widok. Czyli punkt widokowy z braku lepszych opcji może być nawet taki, ale nic szczególnego.
Powiedz mi, jaki jest plan. Ludzie chodzą z takimi rożkami, których jest ryba z rybkami, tak jak wyobraziliśmy, bo nie wiemy, co tam jest. Dobra, i chcemy zobaczymy. To znaleźć, bo na Sycylii rzadko jest taka ryba z rybkami. Chcemy się nażyć. Będziemy jeść tu. Kupa ludzi stoi do żarcia i czeka. To my też. Ci wszyscy ludzie czekają, żeby zjeść w tym miejscu. Attenzione, scusate. Na pani pieniążek? Mamy jedzonko, idziemy wcinać. W końcu mola widać wysepkę. Na tyle mało, że człowiek, który wybudował tam sobie dom, zrobił sobie basen z morza. Bo już nie było miejsca, to sobie wydzielił część morza i zrobił sobie tam basen. Dziewczyny do zielonej. No właśnie. Bum. Ej, to są świetne kible. Pachną po prostu tak, jak jest na nich narysowane truskawkami. Czyste i mają wodę i mają mydło, także szaleństwo. Jak na Sycylię to w ogóle przesada jakościowa. Polecam. Po drodze mijam jakieś Adelfio. Industria artigianale prodotti tici. Zobaczymy co w środku. Pewnie jakieś produkty miejscowe. Tuńczyk we wszystkich odmianach. Wino, jakieś pistacje, różnego rodzaju konserwy z tuńczykiem. Zarąbisty wybór wszystkiego, ale tuńczyka przede wszystkim. Także jest co jeść. Natalka mi kazała nagrać płetwy tuńczyka. To tu są. No i drineczkami kończymy dzisiejszy dzień. Dajcie znać w komentarzu, czy pojechalibyście tam specjalnie, zrobilibyście tyle kilometrów co my, czy tylko przy okazji. Czy irytuje Was ilość turystów, czy po prostu nie przeszkadza. Dzięki za subskrypcję, to pozwala rozwijać nasz kanał, za komentarz i za lajka. Dzięki, że jesteście z nami i zobaczcie, co będzie w przyszłych odcinkach. Nara. Michał. Salut. Pogoda jest ładna, ale przed nami tydzień zachmurzeń. Akurat przyjeżdżają dzisiaj wieczorem nasi znajomi i przed nimi praktycznie cały tydzień z byle jaką pogodą. Sycylijskie pożary, wylewne przywitania i rozkrzyczaną pizzerię z zabójczym hamburgerem. Nie wiem, czy to ma sens, ale bądźcie z nami. Żegnajcie!
że człowiek, który kupił dom i postawił tam, zrobił sobie jeszcze morze. Umówmy się, że spadłaś. Stoi takie. Tak. Pyszne? Gorzkie.